Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Serbik. Witam Ciebie w sumie w kolejnym odcinku z naszej serii Podkarpacki Rolnik. W dzisiejszym odcinku spaliłem troszkę, ale to się zabluruje. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 60, którą wyremontowałem. Także uwaga, 3, 2, 1, bęk. No co, no jest 60 po remoncie. Także tutaj jeszcze wrzucam jakieś małe przebitki i lecimy dalej. Dobra, więc tutaj jesteśmy z powrotem. No jest to co? No jest tu Ursus C360, jak już widzicie. No co, jest ogólnie po remoncie. Został odmalowany korpus na taki szary kolor. Myślę, że całkiem spoko wygląda. Te felgi oczywiście też pomalowane. Bo założyłem błotniki. Założyłem grilla z przodu. Oczywiście, żeby już był. Wiecie, że można było sobie kiełbaski smażyć. Ha. I tutaj no zarejestrowano oczywiście ten trójkącik, tutaj ostrzegawczy, kabina, oczywiście jest to kabina puszka, którą kupiłem za jakieś 1500 na złomie. Oczywiście sobie odmalowałem elegancko, tutaj mogę sobie drzwi otwierać, jak widzicie, fajnie. Także co, dzisiaj mamy taką dość ciekawą akcję, ponieważ dzisiaj ogólnie widzicie jest wczesna wiosna, więc dzisiaj pojedziemy sobie po rozwozić nawozy naszym antkiem. Także no i znowu nie wgrałem tego moda, no i jest, chyba się zarąbię zaraz. Także tutaj się ustawimy naszym oczywiście 60-teczką. Cyk. Pobiegnę sobie, muszę wziąć sobie Uno. Jest nasz uniak. I wziąć. Chociaż dobra, w sumie tu przytulę do bagażnika, jak się zmieści. Patrzcie na to w ogóle, co ja tutaj ostatnio odkryłem na live. Patrzcie. Na przykład jedziecie sobie typowo, nie wiem, przypuśćmy, do kościoła takim uniakiem. No i wiecie, jedziecie sobie tak o. A wiecie, jedziecie pod remizę i robicie tak o. I wszystkie są wasze. I wyjeżdżacie jeszcze w jakimś fajnym sposobem. Nie wiem jakim jeszcze. Ale wyjeżdżacie. No wolne, wolne jak zwykle. Światełka włączymy. Uj, jakie podświetlenie. No i wiecie, jedziecie z takim uniakiem na glebie, oczywiście położonym elegancko. Kurde, drzwi się. O, nie zamknęły się drzwi, muszę zaczasnąć. Kurde. Patrzcie, teraz robicie tak. Jedziecie na wsteku. I odbijka. I w drugą stronę. I tu, i jedziemy dalej. Ja go w ogóle nie słyszę, czekaj ta. Nie, ogólnie słabo go słychać, dobra. Mniejsza o to. Także to my tu idziemy sobie kupić nawozy. Ponieważ zapomniałem kupić nawozów. O Jezus Maria. Gdzie to jest? Tu są nawozy. Grupa azoty, polifoska. Ja weźmiemy polifoskę. Kupimy jest troszkę. Dobra, starczy. I tak, odpolimy sobie tego, otworzymy bagażnik bagola i wrąbiemy sobie to wszystko. Czekajcie, bo muszę wyłączyć dziadostwo, mnie wkurza. O Boże. Dobra, jakoś to wypniemy.
O Jezu. Mniejsza o to, cięcie. Dobra, więc ogólnie taka akcja, przyjechałem ze sesioną i po prostu sobie załaduję to tago. Ciągle. O, dobra. Może teraz to będzie działać, nie wiem. Przyjeżdżam sobie polifoska i sypiemy. Tu trzeba zajść. Tutaj sypiemy sobie do antka naszego. I pojedziemy sobie na wóz, bo na wozie troszkę. A potem jeszcze wam pokażę, co kupiłem. Co to? Działałem orła cię. Także potem pojedziemy jeszcze, pokażę, co kupiłem. Co udało się wyczasnąć, tak zwane. Także tego. I ogólnie też będzie nowy nabytek jeszcze dzisiaj. Jeszcze kasmar plamów. Pojedziemy jeszcze, oczywiście już po nawozimy sobie. Pojedziemy po nowy nabytek. Nowy, może nie nowy, ale taki używany nabytek. Ale dla mnie jest to nowy nabytek. Także pojedziemy sobie go przywieźć uniakiem. Teraz w ogóle będziemy na niego mieć uniak. To jest uniak. Także co, jedziemy. I oczywiście chyba, nie wiem, czy mam kranę, bo to nadawkowanie. Co tu mogę robić? Coś mogę kręcić, ale nie wiem czym. A, dupa tam. Dobra, także jedziemy. Jedziemy sobie tam ponawozić parę pól. Myślę, że jakoś to w miarę... Ja to światła włączę, nie było. Myślę, że jakoś to szybko pójdzie, bo tutaj wiecie, no... Jednak rozsiewacz ma trochę metrów. Także może naprawdę szybko pójść. Miejmy nadzieję, że tak pójdzie. I po prostu sobie ponawozimy szybko. Tutaj jak widzicie też, no mamy wczesną wiosnę. Więc tutaj wiadomo, wszystko się rozkwita, rozteguje. Także też spoko. Zobaczymy. Napiszcie w sumie, jak wam podoba się remont tej oto właśnie 60. Czy może coś zmienić, może coś wam się nie podoba. Jak coś tu piszcie oczywiście, to sobie będę czytał wszystko. Bo tu światło mogę wyłączyć. Odpalamy. Jest, patrzcie, jak to się szeroko rozrzuca. Gdzieś to kurde jeszcze. A dobra, już niech stracę tam. Już tam ciul, że tak powiem. Dobra, dobra, mniejsza o to. Tutaj się coś dzieje. W ogóle też zapomniałem wgrać chyba moduł zakopywania się. Znaczy, Boże, moduł dawkowania, bo jak widzę, no, troszkę to szybko mi ubywa. Jezus. Boże. Czekajcie, bo nie wiem, czasem jest nieco niewłączone. Jezus Maria. Trzeba to spamić. Dobra, to jeszcze sobie przeskam na sobie żyto. Sparzy to albo przeży to. O, Norbi pisze. Pozdrawiam Norbiego. także tego tutaj. Tutaj pojedziemy sobie zaraz na drugie pole jeszcze tutaj. Zostaje jeden przejazd. Zostanie i sobie weźmiemy tutaj jeszcze to pole obtupczymy sobie tym nawozem. To wiecie, teraz bez nawozu to nic nie urośnie. Też jak już troszkę podrośnie, to również zrobimy sobie opryski na chwasty i na te wszystkie tam, wiecie, te pierdoły. I tego. I będziemy sobie pryskać również pewnie 60, no bo czym? No przecież tam nie wiadę tym susem ciężkim, bo to przecież wygniecie na pewno wszystko w tego. W ciul. A tak to wiecie, jak to jest, nie? Tu chyci, dobra, chyci tutaj. Także tutaj prawie o matko. Prawie wszystkie pola tej opryskary ponawoziliśmy. A jeszcze wiecie co, pierdyknę na łąkę jeszcze nawóz. Niech będzie ten nawóz, niech tam rośnie ta trawa. Bo niestety ostatnia trawa niestety nie nadawała się do
prasowania, ponieważ no zamiast trawy wychodziła słoma, więc niestety musiałem tutaj na live sobie przesiać jakby. Kto był, to był i wie, co się tutaj działo. A kogo nie było, to zachęcam do zostawienia oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem. Wtedy tak na oko prawdopodobnie będą przychodziły powiadomienia. Jeśli YouTube'owi się też chce wysłać, jak nie, to nie przyjdą. Ale powinny przychodzić w sumie. W sumie. No. Oż. Muszę to jakąś drogę sobie wykminić w ogóle na to pole, bo tak średnio tutaj jeździć. Tym poboczem, po tych fosach to... Tutaj. Ja pierdzielę, teraz będę... Czekaj. Czekajcie, napiszę Norbiemu, że... Także tutaj Norbi pozdrawiam. Dobra. Złapię to na raz. Powinno złapać, dobra. Dobra, cyk. Już jestem z powrotem. Dobra, tutaj dupniemy jeszcze. Niech będzie wszędzie nawóz. To wiecie, no to szkoda tego, nie? Szkoda tutaj... Po prostu tutaj szkoda... No, wiecie, o co chodzi. Musi być wszystko panowierzone. Tam rzucimy, może jeszcze na tamto pole przejadę raz. Pod korzeń, bo to będzie prawdopodobnie jakiś owiec może siany. Pewnie coś takiego. Posieję jeszcze, więc też to jest spoko. Pewnie mi nie starczy nawozu do końca tego pola, no ale co zrobimy? Niestety, no dawaj, proszę. Może wystarczy. Jeszcze pod ziemniaki rzucę nawóz. Jak zdążę, jak da radę w ogóle. No, proszę, da radę. Dobra. Damy radę, pa. Pa się, typy, co się dzieje. Uwaga. Pyk. Jest. Nas, ty. Dobra. Więc tak, teraz tak, zrobimy cięcie. Ja muszę sobie polecieć po Uno. I widzimy się już tam, gdzie mamy się widzieć. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, więc ogólnie tutaj mam nowy nabytek na przyczepce. Teraz wam go nie pokażę. Pokażę wam go dopiero jak przyjadę sobie na gospę. To w lusterku może coś widzieć, co nieco, ale tak staram się jechać, żeby nie było widać za bardzo, co tam jest, co tam wiozę. No ogólnie no nie nagrywałem tam, ponieważ tam, wiecie, właściciel za bardzo też nie chciał. To mówię, dobra, nie, co tam, nie ma problemu. Także co, no jakoś spróbujemy to ściągnąć. To mam na przyczepce ogólnie za przy tego. U Jezu. Na przyczepce mam to zatagowane. Także tego tutaj sobie otworzę drzwi, tylko... Dobra, o, patrzcie. Kupiłem... O kurde, aż mi się klapa otworzyła. Aż mi się... ten, kupiłem sobie... sadzarkę do ziemniaków. Także tutaj weźmiemy Urgrusa tak zwanego i spróbujemy jakoś ściągnąć tą sadzarkę. To może być śmieszne w sumie. Jezus, co to było? Ej. Matko bosko, turtulury. Matko. Także spróbujemy ściągnąć jako tako tą sadzarkę jakoś w miarę. Widzę, że będzie ciekawie. Dobra. Uwaga. Okay.
Oj Boże. Dobra, jak... No sorry, ale muszę tak zrobić, bo nie... Uf. Jezus. Uf, to się wytnie. Dobra, o, dobra, jest git. Także ja tu se... Czyli tylko... O, czasne. O, burta się zamknęła, patera. Aż, dobra, to uno, lekkie to. Czekajcie, tu z drugiej strony, o. Raz, dwa. O. Dobra, gicior. Na legalu. Dobra, tutaj niech se stoi uniak. Położymy go na glebę. Elegancko. Dobra, więc tak. Tego dziada se ustawiamy, 12. Tutaj. Oczywiście żartowałem z tym dziadem, bo to jest perfekto ciągnik. Bierzemy naszego 60. Naszą 60. Na razie tutaj sobie odstawimy tego. Jak to się nazywa? Rozsiewacz. I podejmiemy sobie naszą saterkę. Ale to zestawik elegancki taki, nie? Chyba tutaj mam ogólnie te. Niestety, ale nie mam worków z ziemniakami, ale mam takie worki, niestety. Ale to lepsze to niż jakieś takie palety wielkie, tak? No dobra. Także niestety ja będę musiał takim sposobem to wodywać, bo inaczej się nie da. Niestety. No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Jak tam wcofnę, to ciekawe czy złapie. Nie, ja tam jest już 350 kilo, 200 kilo. Myślę, że tak 300 kilo będzie spoko chyba. Powinno starczyć tam na taki kawałeczek. 300 kilo, dobra, gites. Także no zobaczymy, jak to będzie szło. Nawóz sypnięty, więc powinno być w miarę dobrze. Opuszczamy. Czekajcie, tak sobie ustawimy taki tempomacik w miarę powolny, żeby tutaj ładnie to wysadzić, te ziemniaki. Nie wiem, czy te tekstury 360 działają na ziemniaki, ale z tego co teraz widzę, to tak nie za bardzo. No ale też nie pojadę szybko jakoś w miarę, bo to wiecie. Czekajcie sobie, zobaczę tylko jaka to ma głębokość. No może być, no. Może być. Nie narzekam. Dobra, ile tam jeszcze zostało? Czekajcie sobie, opuszczę. Bo jeszcze trochę zostało, dobra. Taki tutaj jeszcze musimy jakoś objechać obok tej szklarni, żeby się w szklarni nie wdupczyć. Także tutaj jakoś, o, cyk. Jakoś tak sobie pojedziemy. Co tam się dzieje? Dobra, także zaraz będziemy pewnie z Norbim tutaj na nagrywki szli. Także to jest sobie akurat posadzę te ziemniaczki i można na spokojnie kończyć. Także tylko tutaj sobie posieję, znaczy się posadzę, myślę. Tam myślę coś, nie wiem, zobaczymy co tam posadzimy. To jakąś może kopaczkę starą, by się też ze złomu wytarło. Zobaczymy jak to będzie. Bo to, no, niestety, no, tylko bym to wykopał, bo fajnie by to wyglądało, ale moduł niestety takiego jeszcze nie zrobił. Także no niestety. Ale i tak jest. Dobrze. Dobra, cyk. Ostatni przejazd i lecimy. No, już się Norby nie cierpliwi pewnie, tak? Czekaj, pa, zadzwonimy do niego. Normalnie. Siema. Halo?
No tutaj, pozdro na odcinku, nie? No, pozdro. No, to gitara, dobra, tam zaraz będę, nie? Już kończę. Dobra. No, siema. Pozdro na kurna. Także zaraz tam będziemy braciaczków kręcić. Także no co, tutaj nowy nabiteczek, jeszcze muszę jakieś fotki, miniaturkę zrobić, będzie gitara. Także co, jeśli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapeczkę, subika, wbijajcie tam na moje social media, wbijajcie do chłopaków również. I co, trzymajcie się następnego odcinka, na razie, siema.